Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Amar Kate Hunting, którzy od niedawna zaczęli obserwować dość niezwykłe zjawiska w swoim domu. Pewnej nocy obudziły ich dziwne dźwięki dochodzące z parteru, więc postanowili iść to sprawdzić. Gdy para postanawia zejść na dół, aby zbadać źródło tych dziwnych dźwięków, z szafy wypadają przedmioty. Niestety na ich nieszczęście był to dopiero początek. What's going on here? Meaning no harm. I mean no disrespect. This is our house. And we have to live here. So, if you are here, could you please move something on the shelf? Please move something on the shelf. Where's your boy? What's up? Mężczyźnie w ciągu kilku następnych dni wielokrotnie udaje się nagrać aktywność złego ducha, ale to co zarejestrował później jest o wiele bardziej straszne.
Po raz kolejny w nocy usłyszeli dziwne odgłosy dochodzące z parteru. Mężczyzna postanowił wziąć telefon i wszystko nagrać. Gdy wszedł do kuchni, zobaczył totalny bajzel. Szafki były pootwierane, a większość przedmiotów leżała rozwalona na ziemi. Nagle szafki same się zamykają. Rzekomo osoby mieszkające w tym domu po tych incydentach postanowiły się wyprowadzić, ale nie wiem, czy jest to w 100% prawdziwa informacja. A ty co myślisz? Rzeczywiście nawiedzony dom? Czy może to wszystko ustawili? Daj znać w komentarzu pod filmem. Kolejne nagranie pochodzi z kanału Caca Sobrenatural, który wraz ze znajomymi udał się do opuszczonego budynku, który przez miejscowych uważany jest za nawiedzony ze względu na jego historię. Kilka lat temu zginęło w tym budynku dziecko i niby cały czas nawiedza ten budynek. Przez pierwsze kilka minut nic się nie wydarzyło, jednakże po upływie tego czasu zaczyna się cała zabawa. Nagle możemy usłyszeć coś dziwnego. Co można w prosty sposób wytłumaczyć, zganiając wszystko na zbieg okoliczności. Jednakże to, co nagrywają później, jest o wiele trudniejsze do wyjaśnienia. Só que não vão ficar embaixo aqui, ó, cara. Se cair aqui em cima de nós aqui, machuca, cara. Tá ligado? Tá bem, Marco? Tô bem, cara. Oh. Escuta. Passa, mano. Passa, velho. Oh, oh. Nossa, tá andando, mano. Tá andando, mano. Você tá escutando? Tô, cara. Tem alguma coisa aqui, cara. Meu Deus do céu, você não sabe o que eu vi ali, cara. Calma, cara.
Eu vi um cara ali, uma criança. Eu vi uma criança, Clemente. Criança? Claro, cara. Você não viram? Eu não vi, não vi. Meu Deus do céu, tinha uma criança aqui, cara. Meu Deus. Cara, eu não tô ficando louco, mano. Eu não tô ficando louco, mano. Eu juro por Deus, mano. Tinha uma criança aqui, cara. Cara, se você correu, eu corri também. Alguma coisa feia que você viu, mano. Cara, tinha uma criança aqui, cara. Mas como que ela não viu? Tinha uma criança de pé aqui, mano. Mas você tá louco, porque ela não viu, mano. Cara, eu levei um susto, mano. Porra, cara. Eu levei um susto, mano. Certo, você se materializou só pra você, porque eu fui por seu lantern. Cara, tinha uma criança aqui, cara. A criança tava ali, mano. Você tá louco? W pewnym momencie możemy zauważyć jakąś dziwną postać, która przeraża nagrywającego. Osoby w komentarzach twierdzą, że udało im się zarejestrować postać ducha tego dziecka. Gdy kilka sekund później wracają w to miejsce, już niczego tam nie ma. Jak myślisz, czy można to w jakiś łatwy sposób wytłumaczyć, czy może kryje się za tym jakaś mroczniejsza historia? Kolejne nagranie ma już swoje lata na YouTubie, ale i tak szczerze nie pamiętam, czy wrzucałem je do swoich kompilacji. Pewien mężczyzna jedzie nocą ulicą, gdy jego kamerka samochodowa rejestruje coś naprawdę niepokojącego. W pewnym momencie możemy zauważyć grupę ludzi z walizkami, którzy biegną ulicą, a następnie uciekają na pobocze. Pozostaje pytanie, czy to tylko zwykły prank kilkunastu osób? Czy może kryje się za tym jakaś mroczna tajemnica? Mroczna tajemnica. Mroczna tajemnica. Przedostatnie nagranie pochodzi z TikToka i zostało przesłane przez użytkownika AeonNW. Podczas naszego spaceru do domu spotkała go dość dziwna sytuacja. Hello? Hello? Oh my God. No. Na końcu tego tunelu możemy zauważyć osobę, która na ułamek sekundy się wychyla, a następnie chowa się za ścianą. Jak myślicie, czyżby mężczyzna posiadał własnego stalkera, czy może to wszystko jest ustawione? Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Darwin Quezada, który wraz z przyjacielem postanawia zwiedzić opuszczony budynek. Ale to, co udało mu się nagrać w środku, przerosło jego oczekiwania. Oye, se están culiando al lado. Oye, no digas eso, es que ese video va a grabar todos en común. Oye, no jodas. No, no, no. Ven, 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 ven. ¿Se escucha? ¿Qué? Hay algo en ese closet, maricón. Aquí.
Y yo no voy a abrir el closet, supongo que me sale alguna pendejada. ¿Será que abrimos? Seis snaps. Graba. Dos, tres, ya dale. ¿Será? ¿Y si me sale alguna huevada? Qué verbo respondió, loco. Míralo, ahí está el otro más sentado, güey. ¿Sabes qué voy a hacer? A este hijo de madre le voy a abrir la y le voy a meter corriente, loco. Si sale algo, le meto corriente, loco. ¿Cómo que quiere salir, güey? ¿Cómo que quiere salir, güey? ¿Cómo? Abre, 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 a ver qué sale. Se abrió, ¿sí viste? No vi bien. ¿En serio se abrió? Mira, uy, la otra, uy. Aguanta, aguanta, déjame abrir esta de la derecha. Ah. No hay nada. Podczas całego nagrania możemy usłyszeć w budynku dziwne, jak i przerażające dźwięki. Co o tym myślisz?